kuchnia chińska jest dosyć jak klocki Lego, więc są dosyć są swobodne, jeżeli chodzi o kompozycję. Natomiast trzy składniki przyprawy, które są bardzo często używane, to jest czosnek, imbir i por. Więc bardzo często różne sosy są na bazie, zrobione na bazie tych trzech składników. W zasadzie one są niezastąpione w kuchni. Jeżeli na przykład robimy bardziej sosie czosnkowym, to jest więcej czosnku. Jak robimy ryby, to dajmy więcej imbiru. A jeżeli robimy wołowinę, to dajmy więcej poru. Ale te składniki, one praktycznie występują we wszystkich tych potrawach. Bardzo często używa się też chili. Bardzo często używa się pieprz syczuański, który rośnie tylko w rejonie Syczuanu. Bardzo często są używane też, jak każdy wie, sos sojowy. Sos sojowy dzieli się jasny i ciemny, więc te sosy sojowe też praktycznie się używa wszędzie. Bardzo często też są używane w kuchni chińskiej kumin, anyż, cynamon, bardzo często są łączone też razem. Kuchnia chińska jest dosyć swobodna kuchnia. Nawet przepisy do dań, kiedyś jak ludzie często mnie pytali, że ile gramów, jaka temperatura, ile czasu, a w kuchni chińskiej nie ma takich przepisów. Nie mówię 5 gramów tego, 10 gramów tego, stawiamy do temperatury, nie wiem, 220 na 15 minut. Nie ma takich ścisłych przepisów w kuchni chińskiej. One są bardzo spontaniczne. Gotuje się bardzo szybko, dlatego w Chinach się używa wok. Wok mają podwyższone temperatury niż patelni płaską. Jedno danie przeciętnie smaży się w ciągu 3 minut. Nie smaży się 3 godziny, pół godziny. Nie ma tego długiego procesu gotowania. W związku z tym w kuchni chińskiej kucharze nie mają tyle tych narzędzi. Tak? Nie mają tych narzędzi, nie używają tych różnych noży. Mają jeden tasak. Praktycznie to wszystkiego używa, ponieważ jest ciężki i bardzo ostry, więc może bardzo kroić. Bardzo cienkie na paseczki, na plastry i tak dalej. Używają pałeczki, więc nie mają tych chochli, ile jest tam tych różnych rzeczy. Bardzo, bardzo proste są te narzędzia do kuchni chińskiej. Tak samo używają pojęcia szczypta cukru, cukier jest bardzo często używany jako przyprawa w kuchni chińskiej, szczypta cukru, szczypta soli, nie używają pojęcia ile gramów.